Szanowni Państwo, witamy. Chcemy przedstawić dzisiaj zmianę, którą nie waham się nazwać rewolucyjną w sytuacji osób z niepełnosprawnością. Ale zanim będziemy mówić o tej zmianie, przedstawię uczestników naszej konferencji. Pani poseł Katarzyna Żygłowska, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pan poseł Rajmund Miller, przewodniczący podkomisji do spraw osób niepełnosprawnych. Pan senator Jan Filip Niewicki, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw osób niepełnosprawnych. I ja, Sławomir Piechota. Szanowni Państwo, wnieśliśmy projekt ustawy proponującej likwidację pułapki rentowej. Pułapka rentowa to sytuacja, w której renciści boją się pracować. Boją się pracować, bo jeżeli przekroczą ustawowo określone granice, to ich renta jest częściowo lub całkowicie zawieszana. Z powodu tej pułapki rentowej bardzo niewielu niepełnosprawnych dzisiaj jest aktywnych zawodowo. I uważamy, że czas najwyższy, aby umożliwić wszystkim rencistom swobodne zarabianie, bo tego potrzebują oni sami, żeby mieć lepsze dochody, żeby nie musieli chodzić do pomocy społecznej o różnego rodzaju zasiłki. Tego potrzebują też pracodawcy, szukający coraz bardziej rozpaczliwie nowych pracowników i tego potrzebuje nasza wspólnota, nasze społeczeństwo, bo ci ludzie aktywni będą wszystkim dobrze służyć. Sobie, pracodawcom, a także całemu społeczeństwu. Pani poseł Żygłowska, bardzo proszę. Szanowni Państwo, około 2 miliony 300 tysięcy osób to są renciści. Z tego pracuje tylko 360 tysięcy. Natomiast około 9 tysięcy osób zawiesza, czy ma zawieszaną swoją rentę. Proszę zwrócić uwagę, jakie to są olbrzymie zasoby pracowników, takich rezerw pracowników. I te rezerwy musimy wykorzystać. Praca się opłaca. Praca powinna się opłacać także rencistom. Nie może być takiej sytuacji, że pod koniec roku renciści biorą urlopy bezpłatne, proszą, żeby im nie dać premii, czy kwitnie szara strefa. To wszystko musi się skończyć. Dlatego tak ważne jest, aby przyjąć ustawę o zaprzestaniu pułapki rentowej. Dlatego tak ważne jest, aby renciści mogli pracować bez ograniczeń. Bo przecież praca to nie tylko lepsze warunki materialne, możliwość rehabilitacji, ale także spokój taki psychiczny. O tym powie mój znakomity kolega Rajmund Miller. Bardzo prosimy, panie pośle. Szanowni Państwo, ta ustawa to nie tylko poprawa sytuacji ekonomicznej rencistów, którzy dzięki temu będą mogli skorzystać z rehabilitacji, z innych zabiegów, ale przede wszystkim to wyprowadzenie rencistów z domu. To jest to, co chcemy osiągnąć celem spełnienia naszej misji, czyli przeprowadzenia integracji społecznej. Integracji społecznej tej grupy ludzi, którzy zostali zamknięci w domach, którzy z powodu obawy o to, że mogą utracić część swojej renty, po prostu nie podejmują pracy. Dzisiaj znosząc te wszystkie ograniczenia, powodujemy, że te osoby bez obawy będą podejmowały pracę, będą czuły się potrzebne i będą czuły się spełnione. Myślę, że to jest jeszcze jeden bardzo ważny element naszego działania, jeżeli chodzi o połączenie tych osób, o zintegrowanie tych osób z całym społeczeństwem, bowiem izolacja i siedzenie w domu powoduje, że ci ludzie czują się osamotnieni. Dzisiaj otwieramy im to drogę i dzisiaj możemy spowodować, że nie tylko ze względów ekonomicznych, ale ze względów społecznych i psychologicznych możemy tych ludzi z powrotem przyjąć do naszego społeczeństwa. Panie senatorze. Proszę Państwa, tytułem podsumowania myślę, że pewnym paradoksem tej ustawy jest to, że ona niesie ze sobą, powiedziałbym, same plusy. To są plusy dla osób z niepełnosprawnościami. O tym przed chwilą mówił pan poseł Miller. O tym, że praca dla tych osób jest też pewną mobilizacją życiową, tak bym to ujął. To są plusy dla pracodawców, którzy rzeczywiście rozpaczliwie poszukują rąk do pracy na rynku pracy i byliby
gotowi przyjąć każdą osobę, która daną pracę jest w stanie wykonać. Kolejnym paradoksem, myślę sobie, to jest pewien plus dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tu powiedziałbym plus dwojakiego rodzaju. Pierwszy to jest to, że odchodzą te koszty biurokratyczne, kiedy ZUS dokonuje tych wszystkich bardzo skomplikowanych wyliczeń, żeby się zorientować, czy ktoś już przekroczył ten limit, w którym może zarabiać, czy też jeszcze nie. I drugi plus polegający na tym, że przecież w momencie, w którym ci ludzie podejmą pracę, oni będą odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne. Jest takie wyliczenie, że wystarczy, aby około 4 tysięcy osób podjęło tą pracę, a już wtedy, że tak powiem, wyrównają te potencjalne, w cudzysłowie, straty, które ZUS by poniósł, gdyby, że tak powiem, gdyby to, co im zawiesza, jednak dalej wypłacał. I to chcę bardzo jasno powiedzieć, że te zyski są trojakiego rodzaju. Chcę powiedzieć również, że za chwilę zaczynamy posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Myśmy się już trochę tą tematyką zajmowali. Ten projekt ustawy przygotowany przez pana posła Piechotę we współpracy z panią poseł Mrzygłocką i panem posłem Millerem jest też owocem tych naszych obrad, ale dzisiaj za chwilę poddamy go konsultacji środowisk osób z niepełnosprawnościami. Mamy w naszym zespole około 40 podmiotów różnych organizacji pozarządowych, z którymi opiniami się zapoznajemy. Za chwilę poddamy ten projekt konsultacjom. Jestem przekonany, że te konsultacje wyjdą pozytywnie i że to będzie kolejny bodziec do tego, aby podjąć prace legislacyjne nad tym projektem. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zatem złożyliśmy konkretny projekt ustawy. Ustawy, której od dawna domaga się środowisko osób niepełnosprawnych, a dzisiaj z wielu powodów ta ustawa stała się wręcz pilnie konieczna. Ale też chciałbym podkreślić, że nie zapominamy o naszych innych postulatach dotyczących osób niepełnosprawnych. Po pierwsze, domagamy się realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2014 roku o wyrównaniu świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Po drugie, przywrócenia w pełnym zakresie głosowania korespondencyjnego, by również starsze osoby niepełnosprawne, które nie mają orzeczenia, mogły rzeczywiście w pełni czuć się obywatelami i uczestniczyć w wyborach. I wreszcie po trzecie, będziemy przywracać zatrudnienie osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej, co w ciągu ostatnich 2 lat uległo załamaniu i jest dla administracji publicznej, zwłaszcza państwowej, kompromitujące. A więc jest wiele działań, które wspólnie musimy dla osób niepełnosprawnych podejmować. Dziękujemy. To tyle od nas. Gdyby były jakieś pytania, jesteśmy do Państwa dyspozycji.